Witamy Państwa bardzo serdecznie. Najważniejsza informacja tego weekendu to oczywiście nasza drużyna NA Bramczyka Storia Bydgoszcz pokonuje Arkę Gdynia 97 do 74. Ze mną tradycyjnie jest Dawid Siemieniecki. Dzień dobry Dawid. Dzień dobry Tomku i dzień dobry Państwu. Dawid, nie było niespodzianki, bo gdyby wynik był bardziej korzystny dla, dla gospodarzy, tak, można by było to uznać, ale myślę, że to co chyba najbardziej cieszy, to zobaczyliśmy drużynę ze sparingów w meczu ligowym, a wiemy, że nie zawsze ten okres przygotowawczy przekłada się na, na rywalizację w Energia Basket Lidze, o czym niektóre zespoły się tak dosyć mocno przekonały. No tak, niektóre zespoły są gdzieś, można powiedzieć, w mniejszym lub też większym dołku. E, natomiast Ena Bramczeka z udało się postawić ten, wydaje mi się, najważniejszy krok, e, czyli ten pierwszy i, i na dzień dobry zwycięski. E, rywal z całym szacunkiem dla Seko Arki no, nie był z najwyższej półki, ale też e, wspominaliśmy w poprzednim programie, jakie w tej chwili obecnej ma, ma problemy zespół z Gdyni. Tak? Zakaz transferowy, granie dużych minut młodymi Polakami, tak? Też widzieliśmy Bartłomiej i Włoszyn, no, tutaj rozegrały takie duże minuty. Sam mówił na pomeczowej konferencji, że no, gdzieś żeby być w 100% wydajnym, tak, żeby po prostu realizować założenia, które trener nakłada na zawodnika. No, no, nie można tyle, tyle grać, bo w najzwyczajniej w świecie gdzieś zmęczenie się w pewnym momencie wkrada. No i zmęczenie, tak? To było widać wśród zawodników z Gdyni już w ostatnich fragmentach tego meczu. Natomiast wyrównana ławka rezerwowych Wena Abramczyka, Story, to było to też o czym wspominaliśmy i co finalnie przyniosło to pierwsze zwycięstwo, więc na pewno to jest duży już plus, tak? Dla sztabu trenerskiego, dla zawodników, że nie będą musieli czekać tak długo na pierwsze zwycięstwo, jak miało to chociażby miejsce sezon temu, co doskonale pamiętamy, że gdzieś już później, im dalej w las, tak, tym bardziej się szuka tego, tego upragnionego przełamania pierwszego zwycięstwa, no ale też wraz z tym wzrasta ta presja, tak, teraz już mi się wydaje, że dzięki temu będzie po prostu łatwiej, tak, bo nikt chyba nie brał pod uwagę porażki w Gdyni, no i finalnie wysokie zwycięstwo, nie podlegające żadnej dyskusji. Oprócz tego, że tak jak wspomniałem, cieszy to, że ta gra w sparingach i ten okres przygotowawczy przełożył się na inaugurację, to mnie również bardzo ucieszyła dyspozycja Klawsa, bo byłem bardzo ciekawy tej rywalizacji, bo miał naprzeciw siebie i Adriana Boguckiego i przede wszystkim no, doma Hryceniuka, więc byłem ciekaw, jak sobie poradzi na tle tych graczy i było widać, że czuł się dosyć swobodnie. Przede wszystkim podjął tą walkę. Jak wszyscy, znaczy jak dobrze wiemy, nie wszyscy są tacy chętni do, yy, mówiąc kolokwialnie, masowania się pod koszem z Adamem Chryceniukiem. No dokładnie tak, ale wydaje się, że Klaffs po prostu po to się urodził, tak? To jest tego typu gracz, yy, który jest stworzony do, do takiej bitki podkoszowej, tak? Do, do, do gry po prostu siłowej, tak? Najzwyczajniej w świecie mówiąc. I kto jak kto, ale no wydaje się, że jest to zawodnik, który idealnie pasuje do takiego grania przeciwko właśnie Adamowi Chrycaniukowi. Widzieliśmy to też w sparingu przeciwko MKS-owi Dąbrowa Górnicza, kiedy miał naprzeciwko Josipa Sobina. Wydaje mi się, jak obserwowałem ten sparing, że troszeczkę Josip był zdziwiony, że, że ktoś taki równy mu tymi warunkami fizycznymi i taki, który też się nie nabiera na te jego zwody, pojawił się w tej lidze. Więc ten pojedynek w Gdyni tylko to udowodnił, i wydaje mi się, że tutaj, teraz, tak jak w poprzednim sezonie, na przykład gdzieś, troszeczkę więcej uwagi wydaje mi się, że rywale poprzez te problemy z kontuzjami tak, w bydgoskim zespole musieli zwracać przez to większą uwagę na obwód, tak teraz już tego podkosza nie można lekceważyć, bo jest to po prostu, jak zostało określone przez część kibiców po pierwszym meczu, no król deski, tak, 14 zbiórek to mówi samo za siebie. No, i tak jak wspomniałeś, w meczu z zespołem, który no, ma swoje braki, ma swoje problemy, ale jednak ta strefa podkoszowa, polska rotacja wygląda mocno w aseko Arce, co by nie mówić, bo jest Adrian Bogucki, jest... Adam Chrycaniuki i też jeszcze Filip Dylewicz. No, to tutaj na ich tle klawz wypadł naprawdę wyśmienicie. Z podkosza, idąc już troszeczkę w kierunku obwodu, MVP spotkania Mateusz Zembski. Nie dziwi jego bardzo dobra dyspozycja, ale też chyba cieszy to, że, że powrócił i czuje się tutaj wyśmienicie. Także widać, że te, te barwy mu służą. No tak, jak najbardziej. O tym też wspominaliśmy, że. Najlepszy sezon, jaki, jaki ma za sobą Mateusz w, w seniorskiej karierze, to jest właśnie gra w Ena Astoria, jeszcze wówczas. No i, i chcemy tego Mateusza widzieć ponownie w takiej właśnie dyspozycji, jaką wówczas prezentował. No, to też nie jest moim zdaniem przypadek, że niejako powtórzył swój wyczyn tak z tego sezonu, też z początku gdzie z połowy trafił z Anwilem Włosławek w hali Łuczniczka, wówczas mecz się odbywał. Teraz na koniec pierwszej kwarty też popisał się takim rzutem bardzo sytuacyjnym. Szczęście widać, że temu chłopakowi sprzyja w barwach Ena abramczyka story i miejmy nadzieję, że, że to jego szczęście będzie też się przenosiło na po prostu cały zespół. Dawid słabsze zawody, można tak powiedzieć, rozegrał Dominikas do Markas. Ja mam wrażenie, że yy, o, troszeczkę był być może zdziwiony yy, swoim takim plastrem, yy, który, który, który był przy nim. Yy, mam tutaj na myśli Wojtka Tomaszewskiego, yy, który no, jest bardzo nieprzyjemnym graczem dla, yy, dla rozgrywających. Jest, jest długi, ma długie ręce, świetnie chodzi na nogach. I, I Dominikas miał problemy z, z rozegraniem. Nie wszedł dobrze w mecz, później to, to, to gdzieś rzutowało na jego dyspozycję w dalszej części spotkania. No ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni, bo tak naprawdę nie miało to wpływu na, na to, jak drużyna funkcjonowała. No tak, w tym wypadku jak najbardziej można się cieszyć z tego względu, że. Fakt faktem, Dominikas ma za sobą słabsze zawody. Być może uwzględniając wszystkie sparingi, nawet najsłabsze, odkąd, odkąd pojawił się w Bydgoszczy, i może to był z jednej strony, mówiąc, dobry moment, tak, na te słabsze zawody, bo wiemy, że na pewno potrzebujemy w spotkaniu ze Stalą, że już tak troszeczkę wyprzedzę, tak, no bo będziemy za moment też o tym już rozmawiać. Na pewno potrzebujemy Dominikasa takiego, jakiego pamiętamy ze sparingów, tak. Który doskonale dyrygował tą grą, który też w ważnych momentach zdobywał te punkty, no bo tego niestety z jego strony, gdy nie zabrakło, a no w spotkaniu ze stalą, to może być nieraz kluczowe, kiedy przy bardzo mocnej obronie, gdzieś, pomimo, że rozgrywający rozdziela te piłki, żeby w kluczowych momentach akcji ona była w rękach czy Michała Achylińskiego, czy Paula Jorgensena, czy znajdowała się wśród podkoszowych. Mogą zdarzyć się takie sytuacje, że to właśnie Dominikas będzie musiał oddawać rzuty. No i tutaj już jego skuteczność będzie bardzo cenna, więc miejmy nadzieję, że że to był wypadek przy pracy po prostu. Będzie nam bardzo potrzebne. już tak przechodząc właśnie do tego, co ma się wydarzyć w środę o godzinie 20.00, gramy w Ostrowie Wielkopolski, w Wielkopolskim z tamtejszą Stalówką, no, tam też nie będzie miał łatwo, bo tak sobie wyobrażam po tym wczorajszym meczu, który oglądałem ze Śląskiem Wrocław, że przeciw siebie będzie miał Jamesa Palmera, który i w obronie i w ataku prezentował się naprawdę znakomicie. To znaczy, możemy mieć naprzeciwko siebie i, i Jamesa Palmera, i Traja Dreszela, więc prawda jest taka, że e, ktokolwiek nie, nie, nie pojawi, jeśli wyjdzie trener Igor Milicic tą samą pierwszą piątką, którą właśnie przeciwko WKS Śląskowi, to tak naprawdę będzie mogło go w każdej akcji kryć się trzech zawodników, tak? W sensie na zmianę wiadomo, tak. że nie trzech od razu. Ale po prostu tutaj może to też jest z jednej strony dobre, że tak młody zawodnik, jakim jest Ojtek Tomaszewski, jednak już przeszkolił, powiedzmy sobie, kolokwialnie Dominikasa i, i pokazał mu niejako, że, że w tej polskiej lidze jest naprawdę ciężko, jeśli chodzi o, o nacisk, tak? I że ze stalą będzie miał jeszcze trudniej. Więc no, no wiemy doskonale, że tutaj taryfy ulgowej dla Dominikasa żadnej nie będzie. No i teraz pytanie po prostu, jak on sam tak, zareaguje na to, co, co stało się w Gdyni. No jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, tak, bo, bo blisko 30-letnim, że miejmy nadzieję, że wyciągnie z tego bardzo szybko wnioski i zupełnie inaczej będzie wyglądała ta jego gra, ale łatwiej na pewno mieć nie będzie. Mówimy o Dominikasie, ale też nie zapomnijmy przecież o dobrej dyspozycji Andrzeja Plutyn, bo Andrzej naprawdę, z, z, jego występ nie w Gdyni, mimo na tle takiego właśnie rywara, na dzień dzisiejszy najsłabszego, tak to wygląda, to, to jednak mnie osobiście zachwycił, bo bo to był chyba inny Andrzej, niż którego pamiętamy z poprzedniego sezonu Zamwilu człowieka. No tak, zdecydowanie inaczej to wyglądało tym razem. No i liczymy na takiego Andrzeja. No, po to też zaszła zmiana na pozycji numer jeden w Bydgoszczy, jeśli chodzi o, o tego zawodnika rezerwowego. Tak jak wspominałem, że Andrzej nie będzie miał lekko wchodząc w buty Marcina Nowakowskiego, uwielbiany tutaj przez bydgoskich kibiców. Ale już w tym pierwszym meczu pokazał, że może być naprawdę bardzo wartościowym zmiennikiem. Pokazał w wielu akcjach, jakie ma atuty. I choć no, wielu ludzi troszeczkę bardziej go zawsze widzi jako tego takiego combo guarda, tak? czyli zawodnika 1, 2, no to tutaj w tym spotkaniu pokazał, że może być klasycznym playmakerem. Więc ja liczę mocno na to, że taki dobry występ na początek sezonu da Andrzejowi na pewno dużo pewności siebie. No i życzę mu tego, żeby w kolejnych spotkaniach był w stanie po prostu to, to udowadniać. No najbliżej już w Ostrowie. Jasne. Jedziemy Dawid do Ostrowa, aktualny mistrz Polski i wydawało się jeszcze po super pucharze, że ta... Znaczy, mnie się osobiście wydawało, że tak szybko stalówka się nie podniesie, że ta gra będzie jeszcze, jeszcze wygląda. Pozostawia powiedzmy wiele życzenia, natomiast podopieczni trenera i Doramy Liczcia wczoraj zaprezentowali się naprawdę fantastycznie. Zobaczyłem zupełnie inną drużynę, tam była już zupełnie inna gra, tam była przede wszystkim koszykówka zespołowa, czyli to co my aktualnie gramy i stoimy przed naprawdę bardzo dużym wyznaniem, aby ich ukąsić szukając gdzieś tak jakby yy, może nie tyle co przewag, bo na pewno stalówce nie będzie łatwo, yy, ale też wiemy, że yy, nasz trener Artur Gronek bardzo lubi grać yy, z trenerem Igorem Miličićem, i to są zawsze bardzo fajne yy, widowiska, więc yy, myślisz, że pojawią się jakieś nowe pomysły, pułapki, że tego będzie dużo, bo tych pułapek yy, ze strony Stalówki było na przykład ogrom w yy, we wczorajszym spotkaniu, więc myślę, że to może wyglądać też i, i po naszej stronie też będziemy się starali pewnie czymś zaskoczyć. Jak myślisz, co to będzie, jak, jak może przebiegać ten mecz? Znaczy na, na pewno, tak jak wspomniałeś, pułapek można się spodziewać. To jest więcej niż pewne. Tak? Igor Milicic i Artur Gronek znają się już dość dobrze. tak? Pracują w Polsce od, od wielu lat jako trenerzy, jako szkoleniowcy. Mierzyli się niejednokrotnie i, tak jak wspomniałeś, Artur Gronek zawsze miał swoje pomysły tak, na nagranie z Igorem Miliciciem. E, wiadomo, w zeszłym sezonie, kiedy, kiedy stalówka tutaj przyjechała do Bydgoszczy już, już pod koniec sezonu, to, to troszeczkę inaczej to wyglądało, ale już wtedy wówczas ta maszyna stali się naprawdę rozpędzała e, i dysproporcja pomiędzy zespołami była bardzo duża. E, być może teraz jest nawet taka sama. Jeśli chodzi o personalia, jeszcze, tak? Bo y, zapomniałem jeszcze dodać jednej rzeczy. Mamy u siebie Marcina Woźniaka, tak? Trenera, który, który jest trenerem Miliczym, zdobywał mistrzowskie tytuły w Wosławku i znają się bardzo dobrze, więc to też może być dla nas taki handicap. No dokładnie tak. I wydaje mi się, że tutaj trener Artur Gronek, chociaż tak jak już wspomnieliśmy, zawsze gdzieś, przynajmniej nam się tak wydaje, że lubi grać z trenerem Igorem Miliczym, bo znajduje na niego zawsze kilka haczków. Tak więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze to w połączeniu właśnie z tym niezbędnym doświadczeniem Marcina Woźniaka, który no kto jak kto, ale no on musi znać się. trenera <grym> tak. Igora Milicicia bardzo dobrze. Znał na wylot na no, pewno do, do, tak. Dokładnie tak. Myślę, że na, no, na wylot może nie, bo trener Ale Milicici ten system, myślę, że jest... lubi czymś ale tak jak wspomniałeś, tak, jeśli chodzi o, o system, przede wszystkim też o grę w obronie, tak? To wiemy doskonale, że tutaj dużą rolę właśnie w sukcesach Igora Milicicza odgrywał Marcin Woźniak i, i nigdy nie, nie było co tego ukrywać, tak? Więc wydaje mi się, że trener milicić może mieć pewne obawy przed, przed meczem z Ena Abramczyk-Astorią, bo wydaje mi się, że Bydgoszczanie w tym sezonie mogą być naprawdę bardzo niewygodnym rywalem dla, dla wielu ekip z czołówki tej ligi. Trochę co mówiliśmy ostatnio w tych power rankingach, być może niedocenianym, więc już ten mecz będzie mógł troszeczkę pokazać, jak bardzo niedocenianym, o ile w ogóle. Miejmy nadzieję, że niedocenianym, że bydgoszczanie pokażą się z bardzo dobrej strony, ale też etap sezonu jest na tyle wczesny, że trudno powiedzieć, jak zaprezentują się w sumie jedni i drudzy, bo tak jak wspomniałeś. Stal nie wyglądała oczywiście tragicznie w Super Pucharze ze stalem, ale jednak to zwycięstwo ze stalu nie podlegało jakiejś tam większej dyskusji. Natomiast już wczoraj widzieliśmy zupełnie inną stalówkę, tak? Odmienioną, z pomysłami, z pułapkami, która dzieli się piłką bardzo, bardzo ładnie w ataku i wydaje mi się, że no, tym też zawsze zespoły trenera liczycia się charakteryzowały. Więc pytanie bardziej. Co wymyśli też trener Artur Gronek? Tym bardziej, że no, udało mu się raz wygrać w Ostrowie w tej nowej hali, tak, rok temu wiemy zresztą, że na inaugurację. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest też gdzieś taka dodatkowa zadra w, w sercach zawodników stali, którzy pamiętają tam spotkanie. No i wydaje mi się, że to będzie dla nich dobra okazja do rewanżu, a Bydgoszczanie mają kolejny raz okazję po prostu no, popsuć to święto w ostrowskiej arenie. Nie będziemy Dawid szukać tak jakby, przewag po naszej stronie, bo niektórzy, myślę, że większość powie, że na papierze ich nie ma, ale naszą siłą w tym sezonie ma być przede wszystkim drużyna i szeroka rotacja wszystkich zawodników, które Artur Gonek ma mieć do swojej dyspozycji. Także na to liczymy, że przewagą będzie być może właśnie lepsze zgranie naszych zawodników, i na to bardzo liczymy. Jedziemy tam, myślę, że jedziemy tam też bez większego, można tak powiedzieć, bez większego ciśnienia, no bo jakby nie było, jedziemy do drużyny Mistrza Polski, która ten, na no, mnie na papierze, ten, ten, ten skład jest jeszcze silniejszy niż w ubiegłym sezonie, mają jeszcze wyższe cele. Przede wszystkim trener Igor Miliczycz mógł przepracować cały okres przygotowawczy ze swoją drużną, więc myślę, że wszystko, Jakkolwiek jakkolwiek ten mecz się nie zakończy, to na pewno znajdziemy w nim bardzo wiele plusów. To znaczy, nawet jeśli nie będzie w nim wielu plusów, mam nadzieję, że będzie ich oczywiście jak najwięcej, tak? Ale gdyby nawet, to, to wydaje mi się przede wszystkim, że tutaj olbrzymi materiał będzie dla, dla szkoleniowców na Abramczeka story po takim spotkaniu. Ale tak jak wspomniałeś, myślę, że. To zwycięstwo z Aseco Arką Gdynia, tak bardzo cenne tak, na początek sezonu. Tym bardziej, że no powiedzmy tak, no, wraz ze Stalą pauzowali w tej pierwszej kolejce, więc mogli, mogli przyglądać się temu, co dzieje się w tej pierwszej serii spotkań. Więc tym bardziej oczekiwanie do tego pierwszego meczu było, było już na pewno takie też no, trudne, tak? bo już wiadomo, że zawodnicy gdzieś rwą się do tej rywalizacji na, na serio, tak? bo to już nie sparingi. Więc, tak jak już wspomniałem, ten pierwszy krok został poczyniony i, no w sumie, każdy mierząc się z Mistrzem Polski ma chyba gdzieś z tyłu głowy to popularne hasło bij Mistrza, tak? Czy się uda zbić Mistrza, to się dopiero okaże, ale na pewno wydaje mi się, że ten to gdzieś zdejmuje zbyt Bydgoszczan presję, bo, bo jest to drugi z rzędu mecz wyjazdowy, tak, w dodatku na terenie, właśnie Mistrza Polski. Więc niespodzianka bardzo mile widziana. Jeśli jej nie będzie, wydaje mi się, że nikt z tego nie zrobi tragedii. Ważne żeby zobaczyć po raz kolejny Astorię grającą zespołowo, walczącą w obronie do upadłego i myślę, że wtedy nawet przy porażce, ale oczywiście życzę, życzę naszej drużynie zwycięstwa, nikt nie będzie miał pretensji. Czeka nas bardzo taki ciężki kalendarz, bo zagraliśmy z Asako Arką, potencjalnie najsłabszym zespołem na dzień dzisiejszy w Energa Basket Lidze, ale teraz mamy mistrza Polski, w poniedziałek gramy we Wrocławiu z tamtejszym Śląskiem i później długo wyczekiwane derby w końcu z kibicami we Wrocławku, także to będzie też duży test dla naszej drużyny na tle powiedzmy takich lepszych, lepszych drużyn, także y, też to będzie na pewno tak jak wspomniałeś nie tylko ten mecz w Ostrowie, ale ten najbliższe trzy to, to będzie bardzo dobry materiał y, szkoleniowy tutaj dla, dla naszego sztabu i myślę, że y, wiele wątków też i my poruszymy tutaj, bo będą to na pewno bardzo fajne i ciekawe spotkania, będzie Dokładnie można powiedzieć więcej. kolejną kolejką będziemy po prostu tak po ludzku, mądrzejsi, więcej. Więcej. Tak, tak, mądrzejsi. Um, Dawid, o tyle co w naszej drużynie powiedzmy nastroje są spokojne, tak jest kilka zespołów które nie wygrały jeszcze spotkania w Energa Basket Lidze. Są cztery, bo jest to i Polski Cukier Pszczółka Start Lublin i WKS Śląsk Wrocław, a Seko Arka Gdynia i GTK Gliwice. No ale Najbardziej chyba nerwowo w ubiegły weekend to było w Szczecinie, bo tam jest bilans 1-1 i, i, i postanowiono rozstać się z trenerem Jarutisem. I tak się zastanawiam, czy, czy nie za szybko po dwóch kolejkach, czy być może to jest efekt też całego okresu przygotowawczego, bo, bo sytuacja no dosyć kuriozalna, wręcz, wręcz powiem. No. no tak, no, no, kuriozalna, nie zdarzająca się zbyt często. E, zdarzało się tak, że trenerzy byli dość szybko zwalniani, ale no, nie przypominam sobie osobiście bilansu 1-1 i podziękowania e, trenerowi. No powiedzmy wprost podziękowania, no bo gdzieś tutaj głównym powodem były podane powody osobiste, ale no też no, ciężko mam w to do końca uwierzyć, tak? Ale ten wiemy, że ten okres przygotowawczy. No, nie wyglądał za dobrze w zespole ze Szczecina, tak, i, i gdzieś te, te wyniki nie napawały jakimś wielkim optymizmem. E, wydaje się, że to jest z tego, co widzimy w środowisku, no, no, wiele osób mówi, że to jest dobra decyzja, tak? E, dobra decyzja, no, ale, ale dziwny ruch, ale, prawda? Ale bo... dziwne mimo wszystko, tak, no bo już na samym początku zatrudniając trenera Jarutisa. Wtedy już zastanawiano się, czy to jest faktycznie dobry ruch ze strony tutaj władz klubu ze Szczecina, bo doświadczenie jako pierwszego szkoleniowca trenera Jarutisa no nie było zbyt wysokie. tak? Więc, może gdzieś po prostu tutaj przyglądając się temu, jak, jak jest przez niego prowadzony zespół i w sparingach, i w tych pierwszych dwóch meczach już ligowych uznano, że, że po prostu trzeba tę współpracę jak najszybciej przerwać i, i znaleźć po prostu kogoś dużo bardziej doświadczonego, tak? Więc zobaczymy, jak to, jak to się dalej potoczy w Szczecinie, bo czasem takie ruchy mogą być uznawane za nerwowe, ale z drugiej strony mogą po jakimś czasie okazać się dobre, tak? Tym bardziej, że jak nawet pojawi się nowy szkoleniowiec w zespole ze Szczecina, to też ciężko jest od razu spodziewać się tego, że tak radiometralnie się zmieni, a jak wielkie problemy ma zespół ze Szczecina. No to ten mecz jednak z HydroTrackiem Radom pokazał namacalnie, tak, bo strata 112 punktów w meczu bez dogrywki, czyli w 40 minut na własnym parkiecie, no to powiedzmy sobie wprost nie przystoi, tak? To jest wynik taki, których nawet w NBA czasem nie ma, tak? A tam gramy 48 minut, więc tutaj ta, ta obrona Zespołu ze Szczecina była, była strasznie dziurawa, tak? Wiadomo też, że zespół poszukuje rozgrywającego, bo w chwili obecnej zakreowanie e, gry zespołu odpowiada tylko Kuba Sheng, więc z tych problemów troszeczkę więcej jest w zespole ze Szczecina, nie tylko na, na, na ławce trenerskiej, więc już na pewno na dzień dobry można powiedzieć, że mamy bardzo ciekawą sytuację i trzeba będzie się jej przyglądać, jak dalej będzie to wyglądało. No bo jak po raz kolejny się okazało, energia Basketliga pokazuje już na dzień dobry, że jest bardzo ciekawa i to nie tylko jeśli chodzi o rozstrzygnięcia ty boiskowe, ale również boiskowe. Z tych zespołów, Dawid, które wymieniłem, Asakore, Kagdynia, tutaj wiadomo, że czekają na te, na te lepsze czasy i tutaj trener Mitrowicz jest pełen nadziei, że ta sytuacja się poprawi i po prostu się wzmocnią. Więc tutaj na pewno będzie... Będzie pewnie dużo, dużo lepiej niż, niż na, ten, na ten taki obecny stan rzeczy. No ale myślę, że nerwowo jest i w Lublinie, i we Wrocławiu, i w Kliwicach. Bo te porażki no, drużyny, które mają wysokie ambicje przede wszystkim mogą być w tej fazie playoff. Wiemy, że Śląsk Wrocław no, jego interesuje nie tylko gra w play-offach, ale żeby coś tam po prostu ugrać eee, Lublin i, i, i Gliwice z planami na pierwszą ósemkę. No ale na razie to wygląda bardzo, bardzo źle. Dokładnie. Przy czym jednak jeśli chodzi o zespół z Wrocławia, to też musimy jednak mieć, my, mieć z tyłu głowy to, że te pierwsze dwa, dwa pojedynki były bardzo trudne tak? dla, dla WKS Śląska, jeśli chodzi o to po prostu z kim przyszło się mierzyć, a im dalej w las, tym po prostu ten terminarz będzie dla zespołu z Wrocławia, z Wrocławia to przynajmniej na papierze łatwiejszy, tak? Ja też biorę pod uwagę tak jakby specyfikę miejsca, że tam też potrafi być bardzo nerwowo, więc Tak, to... bo tutaj akurat się jestem w stanie z Tobą e, zgodzić, ale wydaje mi się, że aż tak, aż tak nerwowo, Nie żeby będzie. już tutaj decydować tak, tak. się na jakieś... Ruchy po dwóch meczach to, to, to być nie powinno. Tym bardziej, że to nie były jakieś porażki WKS Śląska, które, które naprawdę byłyby w jakimś tragicznym stylu. tak? Ale jeśli chodzi o specyfikę miejsca, tu się zgadzam w 100%. Tym niemniej wydaje mi się, że chyba jednak nie tym razem. Natomiast jeśli chodzi o, o zespoły z Gliwic tak? I, i z Lublina, no to na pewno nie wyobrażałem sobie ja osobiście tego że zespoły, no wiadomo, mające wprost aspiracje minimum ósemkowe, tak, że, że rozpoczną od 0,2. 2 I, I tutaj przede wszystkim najbardziej mimo wszystko dziwi mnie to, jak, jak wygląda to w zespole z Lublina, bo, bo zespół GTK dla mnie mimo wszystko jest bardziej zbudowany od zera, jeśli chodzi chociażby też o, o zawodników zagranicznych. Co prawda trener Witka, można powiedzieć, zabrał ze sobą graczy, których, których znał z Radomia, których trenował jeszcze w poprzednim sezonie. Ale ma też sprawdzonych Polaków tak, u siebie no, w zespole. Prawda? No, Dokładnie tak. Z jednej strony więc y, można powiedzieć, że może ten proces musi trochę potrwać. Może muszą się jeszcze zawodnicy ze sobą y, dotrzeć. Tak? No, najzwyczajniej w świecie czasem tak jest. Okres jest jeszcze bardzo wczesny jeśli chodzi o sezon. No ale na pewno tak, no, tak wysoka porażka jaka miała miejsce w Sopocie, no to nie powinna się zdarzyć. Ale ja mimo wszystko uczepię się tego y, zespołu z Lublina, bo mm, sprawdzeni zawodnicy, i zagraniczni, i, i w większości polscy, y, no sprowadzenie do, do zespołu doświadczonego Mateusza Kostrzewskiego, tak, y, powrót Jimmy'ego Taylora, Twittera. Cartera, tak. został Thomas Davis no, na papierze po prostu, jeszcze zespół wzmocniony Doronem Lampem, który gdzieś, no chyba, chyba za szybko, tak, ale był obwieszczany, że tutaj on, on będzie, tak jak to się kolokwialnie mówi, wciągał nosem tę polską ligę. Okazuje się bardzo szybko, że jednak tak, tak to nie wygląda, że jednak Doron w chwili obecnej jest bardzo daleko od formy, przede wszystkim od, od formy takiej, aby być liderem tego zespołu. Więc to mnie naprawdę szczególnie tutaj dziwi, że zespół z Lublina, który no, bądź co bądź, no, nie mierzył się w moim przynajmniej odczuciu aż z takimi tuzami na początku sezonu, bo gdzieś ta forma Anwilu była tutaj moim zdaniem pewną niewiadomą, a, a jednak Anwil wywiózł zwycięstwo z Lublina. Więc no, ja mówię, ja jestem osobiście bardzo mocno tym, tym zaskoczony, że ten początek po prostu startu. Jest y, aż tak zły, I, i też już się mówi w kuluarach o tym, że no, krzesło Dawida Detka jest y, coraz bardziej y, gorące, chociaż y, jego pozycja w klubie w ostatnich latach wydawała inaczej. Wiele osób mówiło o tym, że, że to krzesło jest gorące, ale prezes Pelczar pokazywał, że jednak wcale nie, bo nie decydował się na y, jakieś nerwowe ruchy. No, ale kto wie, czy pewna formuła się najzwyczajniej w świecie nie wyczerpała i czy jednak zmiana nie będzie potrzebna. Zobaczymy. Być może trener David będzie miał więcej czasu na to, dostanie jeszcze trochę tygodni kolejek na to, aby, aby to wszystko poukładać. Tym bardziej, że zna tych graczy, zna specyfikę też tego miejsca, czuje się tam jak u siebie, więc, więc być może uda mu się to wszystko poukładać. Jednak mimo wszystko, jak mówię, te zespoły, które mają 0-2 no to w, dla mnie są osobiście dużym zaskoczeniem, ale fajną rzecz powiedział trener Mitrowicz po naszym spotkaniu, że on nie widział od dobrych kilku, kilkunastu lat tak wyrównanej ligi, także to nam zwiastuje ogromne emocje w tym sezonie, także myślę, że tą ligę bardzo warto, warto po prostu śledzić bardzo uważnie. I mamy nadzieję, że do takiej fajnej niespodzianki dojdzie właśnie już w, w najbliższą w środę w Ostrowie. Zagramy o godzinie 20, także serdecznie Państwa zapraszamy do oglądania, do trzymania kciuków. Czeka nas bardzo ciężki terminarz w tym wrześniu, ale, ale mamy nadzieję, że nasi koszykarze wyjdą z tego. Obronną ręką, także. No tak, wyjazd y, goni wyjazd, można powiedzieć, bo, bo do, do Bydgoszczy wracamy dopiero na początku października. Tak. A jesteśmy już na dobrą sprawę w połowie września. Jeszcze nadganiamy ten terminarz, więc no, łatwo nie będzie, ale, ale miejmy nadzieję, że tutaj maksa nasi zawodnicy z siebie dadzą i, i wycisną coś więcej niż tylko zwycięstwo z Asekwarką Gdynia, w to gorąco wierzymy. Tak jest. Na dzisiaj już serdecznie Państwu dziękujemy. Spotkamy się jeszcze w tym tygodniu, bo już w najbliższy poniedziałek gramy we Wrocławiu, także tych emocji i tematów do dyskusji na pewno w najbliższym czasie nie zabraknie. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Dawid Siemieniecki, Tomasz Starlecki, dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.